temacie oczywiście zostajemy. Już teraz razem z nami kolejny gość, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie. I od razu pierwsze pytanie kieruję. Lekarze pierwszego kontaktu, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, coraz częściej, zresztą sami o tym mówią, piszą, przekierowywani są do szpitali. Kto w takim razie, w związku z tym, że zapotrzebowanie na lekarzy absolutnie jest, biorąc pod uwagę to, o czym chociażby przed chwilą mówiliśmy z moim poprzednim gościem, kto w takim razie w tej chwili zajmuje się pacjentami w przychodniach i jak to wygląda z pana perspektywy? Pani redaktor, szanowni państwo, póki co jeszcze zajmują się lekarze rodzinni, oby tak zostało. To nie może być tak, że lekarze w kamasze i nie może być tak, żeby wojsko w fartuchy. Musimy sobie oczywiście pomagać i współdziałać, ale trzeba to na zasadzie oczywiście pełnych wzajemnych kompetencji w miejscach, w których jesteśmy, do których jesteśmy dedykowani. Lekarz rodzinny, placówki lekarza rodzinnego, takich placówek pojedynczych jest w Polsce blisko 10 tysięcy. Ja mieszkając w Warszawie pracuję pod Warszawą, gdzie w promieniu 15 kilometrów jestem jedynym lekarzem. Powtarzam, jedynym lekarzem. Jeżeli mnie zmobilizuje ktoś i pójdę do szpitala, no to oczywiście pacjenci nie będą ani covidowi, ani nie covidowi, nie będą mieli lekarza w promieniu 15 kilometrów, powiedzmy, najdelikatniej. I teraz, proszę państwa, to nie problem jest w tym, jak to robimy, tylko problem, że nie wykorzystujemy tych kadr, które oczywiście są bardzo, bardzo nieliczne, ale nie wykorzystujemy w sposób właściwy. Jeżeli będziemy tak powoływać lekarzy, że to będą lekarze rodzinni, to skończy się to katastrofą. Tym bardziej, że według nowej strategii to właśnie lekarze rodzinni rozpoczynają, zawsze tak zresztą było, dodajmy, ale teraz już tak bardzo formalnie, proces diagnozowania i leczenia, monitorowania pacjenta. Co więcej, takich pacjentów, którzy przechodzą, cudzysłów, oczywiście przez nasze ręce, to jest 80% pacjentów covidowych. Mamy największą skuteczność, jeśli chodzi o celowanie. Wdrożenie lekarzy rodzinnych 3 tygodnie temu do systemu, czy 4 tygodnie temu, a od tygodnia, czy 1,5 tygodnia, no już tak trochę dokładnie, do systemu testowania, spowodowało takie liczby, jakie spowodowało. To jest między innymi wynik tego, że nasza ocena pacjenta przed testem, przed zleceniem testu jest bardzo oceną dokładną, bo pacjenta znamy. A zatem nie po kadry lekarzy rodzinnych należy sięgać. Wojsko powinno być na ulicach w tym sensie, proszę państwa, w tym sensie oczywiście, żeby nie straszyć ludzi stanem wojennym, ale żeby pilnować porządku, pilnować tego, żeby ludzie nosili maski, zabezpieczać koordynację, zabezpieczać transport. Mamy w czerwcu, już skończyło się przeszkolenie, uwaga, 100 tysięcy żołnierzy, a wykorzystanych jest 2400 żołnierzy aktualnie. Mają doskonały sprzęt, mają doskonałą logistykę, wojsko jest na wiele rzeczy przygotowanych, a zatem jest ważnym elementem, ale no, nie powołujmy lekarzy, powtórzę tą frazę, nie lekarze w kamasze i nie wojsko w fartuchy. Każdy robi swoje. No właśnie, a propos szkoleń, ale był taki czas, kiedy całe lato zresztą, kiedy tych zakażeń było dużo mniej, no mniej też było oczywiście robionych testów, kiedy też wielu lekarzy na ten temat się wypowiada i mówi, nie wiem, jakie jest pana zdanie w tej kwestii, że można było lekarzy innych specjalizacji właśnie podszkolić, wykwalifikować w kierunku chociażby obsługi, jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, pacjentów covidowych, obsługi respiratorów, o to, żeby dzisiaj takie, a nie inne osoby oddelegowane zostały do tego, żeby pacjentami właśnie covidowymi w szpitalach się zajmowali, bo cały czas też podnosi się ten temat, że o ile sprzęt jeszcze jest, o tyle brakuje ludzi. To prawda. To tak jak z testowaniem, o którym państwo mówiliście przed chwileczką z panem doktorem Sośnierzem. Jeżeli by testowano więcej przypadków bezobjawowych, byłaby taka możliwość, byłoby odpowiednia liczba testów, odpowiednia liczba laboratoriów, odpowiednia też cała taka polityka dotycząca testowania, to na pewno oczywiście byłoby teraz zdecydowanie prościej.
Ja bym był ostrożny, jeśli chodzi o leczenie, nie, szkolenie lekarzy, jeśli chodzi o respiratory. Część lekarzy to umie, część wymaga niewielkiego szkolenia, ale to nie jest wszystko takie proste oczywiście, więc to nie da się zrobić tego w 5 minut. Jeśli chodzi o szkolenie żołnierzy, o którym ja wspomniałem, to była taka pierwsza pomoc dla osób covidowych, a zatem pewna znajomość podstawowych procedur i to można wyszkolić żołnierza, lekarze, wszyscy pracownicy medyczni to oczywiście znają. Natomiast wyszkolenie dobrego anestezjologa, osoby, która może tutaj współpracować, jest procesem bardzo długim. Można oczywiście kogoś przyuczyć i tak też w niektórych miejscach się działo, ale były to działania nie systemowe, tylko pojedynczych dyrektorów podmiotów leczniczych czy pojedynczych lekarzy, którzy się w tej materii szkolili. System na pewno tutaj nie zadziałał w tym sensie, że nie stworzył takich ram. Nie spodziewano się zresztą, że tak będzie, jak jest. Znaczy, szczerze przyznam, trochę jestem zdziwiona, że, nie, że właśnie jakiekolwiek zdziwienie pojawia się, jeżeli chodzi o, nie wiem, rząd i ludzi odpowiedzialnych za przygotowanie się na drugą falę pandemii, no bo wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie sprawę i od początku były takie głosy, nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie, że jak przyjdzie druga fala, będzie dużo gorzej, bo to będzie jesień, na to nałoży się jeszcze grypa i trzeba się liczyć z tym, że sytuacja może być dramatyczna wręcz. Oczywiście, że tak. Większość z nas ekspertów o tym wiedziała, ale myślę, że chcieliśmy wszyscy pewnie, wszyscy, łącznie nawet może i z tymi ekspertami, chcieliśmy trochę tą może wiedzę wyprzeć. Myślę, że oczywiście były pewne przygotowania, poczynione pewne rzeczy, to nie można powiedzieć, że tak nie było. Jeśli chodzi o szkolenia, to rzeczywiście jest to chyba rzecz jedna z kilku, które na pewno nie zadziałały. Dużo wykonano w sprawach oczywiście sprzętu medycznego, sprzętu osobistego, ale oczywiście zawsze można by było więcej, tutaj więcej procedur, więcej działań na rzecz kampanii takich edukacyjnych dla pacjentów, bo przecież pacjenci są ogromnie zagubieni. My mamy dziesiątki telefonów dziennie tylko z powodu niewiedzy pacjentów, jak poruszać się w tym covidowym systemie albo pacjentów niecovidowych, którzy by chcieli dalej być leczeni. Jest dużo, dużo różnego rodzaju tego typu niejasności. To na pewno można było, bo to jest działanie prawie bezkosztowe w porównaniu z całymi innymi rzeczami. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Nie jest to rolą pojedynczych lekarzy, nie jest to rolą tutaj mediów do końca. To jest rolą na pewno bez wątpienia systemu rządzących, NFZ-u, ministerstwa, różnych tutaj działań. I tego to zostaje wprowadzane, to znaczy to teraz się poprawia, ale rzeczywiście był taki moment, w którym trochę została ta czujność, wydaje się, wszystkich uśpiona. No ja myślę, że pacjenci są też mocno zagubieni i teraz potencjalnie więcej pacjentów może się do was zgłaszać, bo zmieniły się przepisy dotyczące tego, w którym momencie lekarz może wydać skierowanie na testy, no bo do tej pory było tak, że te cztery objawy musiały się pojawić, prawda? A teraz jest tak, że tak naprawdę, nie wiem, mogę przyjść i powiedzieć, nie mam gorączki, nie kaszlę, ale nie wiem, mam bóle, nie wiem, pleców, to takie objawy też grypopodobne i przychodzę do chociażby pana, panie doktorze, i proszę o skierowanie na testy. Tak, liczba testów zdecydowanie wzrosła. To, co mówiłem, to jest wynik pracy lekarzy rodzinnych i zmiany tej strategii, zmiany, którą słusznie uczyniono w kierunku właśnie oddania lekarzom rodzinnym możliwości testowania bez jakichś ograniczeń administracyjnych, bo no nas w pandemii, proszę Państwa, nic nie może w testowaniu i w leczeniu ludzi ograniczać. Nic nie może ograniczać, więc tutaj dobrze, że tak się stało, dobrze, że pan minister zmienił tą strategię. Rzeczywiście pacjentów jest dużo. Pacjentów jest dużo zagubionych. Najczęściej to jest teraz paragrypa plus COVID. Będziemy mieli paragrypę, COVID i za kilka miesięcy grypę. No to może być bardzo ciężki moment. Natomiast bardzo dużo zależy od naszych indywidualnych postaw. Krótką regułę Państwu powiem, która powinna towarzyszyć każdemu z nas. Otóż w momencie, kiedy mamy objawy infekcji, nasze dziecko, senior, z którymi jesteśmy w domu, no to po prostu nie wychodzimy z domu. Dzwonimy do lekarza rodzinnego,
uzyskujemy informacje, czy testujemy, czy nie testujemy, bo czasem lekarz rodziny zna naszą sytuację, jest lekarzem tutaj rodziny całej, badał nas jednokrotnie. Jeżeli zachodzi sytuacja, potrzeba, to jest oczywiście lekarzem, który nas zaprasza do gabinetu i tam bada w pełnym tutaj rynsztunku epidemiologiczno-kosmicznym. Natomiast oczywiście, jeżeli nam wychodzi ten koronawirus dodatnio, jeżeli się stosunkowo dobrze czujemy, jesteśmy z niewielkimi objawami, w dobrym stanie ogólnym, czyli tak zwanym, jesteśmy pacjentem skąpoobjawowym, w dobrym stanie ogólnym, skąpoobjawowym, to zostajemy pod opieką lekarza rodzinnego. On decyduje o naszej izolacji. Sanepid o kwarantannie, na przykład osób, które z nami mieszkają. I w zasadzie w 80% jest w porządku. To najbardziej chodzi nam o te 20%, kiedy lekarz rodzinny musi skierować, kiedy są problemy z dostaniem się do szpitala. Powinniśmy uruchomić poza wojskiem jeszcze jeden element. Drugi ten poziom, drugi. Izolatoria, proszę państwa. Izolatoria to są takie miejsca, gdzie pacjent nie jest bardzo, bardzo chory, ale już nie jest tak zdrowy, że może leżeć w domu, przebywać w domu. Jest pod opieką lekarzy w miejscach takich jak chociażby wykorzystane do tych celów sanatoria, akademiki, hotele, różnego rodzaju budynki przy szpitalnej. To się dzieje. Powstają te izolatoria jak grzyby po deszczu. To jest kolejny element, który powinien być w sposób zdecydowany obok wojska i koordynacji jeszcze uruchomiony. Wojsko, izolatoria, koordynacja poprzez lekarzy wojewódzkich najlepiej zresztą. Te trzy elementy, bo oczywiście bardzo dużo można w ochronie zdrowia zmienić, ale teraz nie można tej operacji wykonywać wtedy, kiedy płonie las, a zatem te trzy elementy powinniśmy zrobić jak najszybciej. One, wojsko w celu kontroli oczywiście, proszę państwa, w celu tego pilnowania nas. Kontrola, konsekwencja, kary. Trzy razy K. Kontrola, konsekwencja, kary. To te trzy elementy, o których mówię, wystarczą, żebyśmy za 3 tygodnie obudzili się w zupełnie innym świecie. Ale musimy być co do tego konsekwentni. Ten ruch musi być ruchem oczywiście wszystkich rządzących. Tak, panie doktorze, ja myślę, że ten las według niektórych to już płonie od dobrych kilkunastu dni i zastanawiam się, czy właśnie decyzje podejmowane przez rząd nie są trochę spóźnione, chociaż oczywiście no, lepiej późno niż wcale, jak już mówiliśmy tutaj dzisiaj, bo już mamy oficjalne potwierdzenie, że szpital polowy na Narodowym jest budowany, rzecznik rządu te informacje potwierdził. Tak, no proszę państwa, wiem o tym od parunastu godzin, że rzeczywiście tak jest, że tam się dzieją pewne prace i no, nie dziwię się temu. Uruchomienie tutaj wojska, jeszcze raz powtórzę, będzie służyło właśnie takim celom, ale też celom dyscyplinowania społecznego. No, to naprawdę jestem daleki od tego, żeby goniło wojsko ludzi bez masek, ale niestety jesteśmy w pandemii, to musimy być konsekwencji, to nie może być inaczej. Musimy pilnować tych osób, bo te osoby zachowują się absolutnie egoistycznie. I to nie ma nic związku z tym, czy lubimy tą władzę, czy nie lubimy tą władzę, czy nie lubimy lekarzy, czy mamy takie zdanie, czy inne zdanie. Zdanie na temat pandemii właściwe to mają fachowcy. I z całym szacunkiem dla Kowalskiego, on powinien chodzić w masce. Może mieć swoje zdanie, ale to zdanie nie przeszkadza w tym, żeby chodzić w masce albo w przyłbicy. Amen. Jeszcze na koniec chciałam pana zapytać, panie doktorze, jak według pana bardzo na drugi plan, albo trzeci, albo czwarty, zepchnięci zostali inni pacjenci? Nie tylko onkologiczni, ale chorujący, potrzebujący natychmiastowej pomocy albo na jakieś choroby przewlekłe, którzy potrzebują wsparcia, a z tym wsparciem jest coraz większy problem. Ze wsparciem jest problem, ale też z samą mentalnością pacjentów jest problem. Według danych Rzecznika Praw Obywatelskich 1/3 pacjentów, uwaga, 1/3 pacjentów boi się z powodu koronawirusa kontaktów z ochroną zdrowia. Ja się cieszę, że nie z innych powodów państwo boicie się przychodzić do lekarza, bo to już by było zdecydowanie gorzej. Ale zachęcamy do tego, namawiamy państwa do tego. Wszystkie centrale, wszystkie organizacje duże, lekarzy rodzinnych mówią: chodźcie do nas, ludzie. Na co czekacie? Macie objawy, które mogą wskazywać i na chorobę nowotworową, ale macie również
objawy, które mogą wskazywać na udar, na zawał, na różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne, reumatologiczne, psychologiczno-psychiatryczne. Chodźcie do nas, na co czekacie? Te przychodnie są otwarte dla was, one są zamknięte dla koronawirusa. Umówicie się na godzinę do przychodni i przyjdziecie. Placówki działają bardzo różnie. Ja przyjmuję i moje placówki, nasze placówki POZ-owskie przyjmują od marca. Dzięki także postawie lekarzy rodzinnych sytuacja została opanowana, ba, uratowana w niektórych sytuacjach, ale to nie oznacza, że mamy popaść w samozadowolenie. My nie możemy być, nie możemy być tutaj zadowoleni. My musimy być aktywni wobec wszystkich pacjentów chorych. Namawiam osoby do tego, apeluję, proszę, od kilkudziesięciu miesięcy, tygodni mówimy o tym, miesięcy też, ale zawsze mówimy o tym. Jeżeli macie państwo takie objawy, przychodźcie, nie czekajcie, choroba nie zaczeka. Doktor Michał Sutkowski był razem z nami. Dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Zdrowia oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zdrowia i ujemnego testu. Jak się ładnie. Tak jest. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.